Cześć, witajcie widzowie, jestem naprawdę szczęśliwy, a wiecie dlaczego? Dlatego jestem szczęśliwy, bo ostatnio pod moim filmem zostawiliście 5 łapek w górę, w sensie, no 6, ale tobie tę łapkę w górę zostawiłem ja, bo ja pod każdym filmem sobie stawiam jedną łapkę w górę, ale powiedziałem, że jak będzie 5 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek, że i tak nagram, ale że szybciej go nagram niż normalnie. A tak to... Jejku... Jak ja się cieszę, to jest takie satysfakcjonujące, jejku, jak ja się cieszę, normalnie. Aż ciężko to opisać, po prostu założę sobie butki, bo się zaraz przeziębię, po zimnym dworze chodzę. Ale dobra, nie o tym mowa. Dlaczego stoję przy tablicy? No i właśnie cieszę się ogólnie. Macie dać tą łapkę w górę i subika. Bo też pod tym filmem będę bardzo szczęśliwy. Czy my tu mamy jakieś jedzenie? Nie. No oczywiście nie mamy. No dobra, trudno. Dlatego stoimy przy tablicy, bo wszystko się zmieniło. A mianowicie... Dzień przemowy kandydat na prezydenta do ludzi na temat swoich działań po wygranej, czyli przemowa, to co było ostatnio w odcinku. I tak, to było 10. Villager. Nie, to było 10. Tak, 10. Dobra, w każdym razie. I dzień przemowy Wiksa do ludzi na temat swoich działań. Zapłacił za to. I to... Jakby wszystkie terminy się zmieniły, mianowicie to nie będzie 24, głosowanie na prezydenta nie będzie 14 sierpnia i ostateczne wyniki nie będą 26 sierpnia, wszystkie wyniki zostały przełożone, po prostu teraz codziennie będą odcinki i jeszcze 3 odcinki. Jednak mówiłem wczoraj, że maraton z Minecraft wioski się skończył, ale jednak nadal jest maraton i nadal będzie. Jeszcze dzisiejszy odcinek, jutrzejszy odcinek i pojutrze kolejny odcinek z Minecraft wioski. I no, i wtedy dopiero się maraton skończy. Tak, to jest skomplikowane, ale no. Jeszcze musi być dzisiejszy odcinek, jutrzejszy odcinek i pojutrze musi być odcinek. Bo wszystkie te zostały zmienione. Także, dobra. Dzisiaj ja przemawiam. I no. Ogólnie to zauważyłem straszną rzecz, ponieważ... No. Nadal tu pszenica rośnie wszędzie. Trochę to słabe. Przynajmniej mam marchewki do jedzenia. Dobra. Trzeba się cieszyć tym, co jest, a nie tym, czego nie ma. Dobra. Bo gadam jak jakiś dziwny lekarz. Czy coś. A ja nie jestem lekarzem. Nieważne, bo już gadam głupoty totalne. Musimy stąd wyjść. Szkoda, że elytry nie mam. No ale trudno. Dobra. Mamy też tu wyjście. A, parkour! A! Przez słaby byłem z parkoura. O, dobra, wyskoczyliśmy. Witamy, widzowie są. Znaczy, oczywiście nie moi na moim kanale, ale no. Po prostu ludzie, którzy chcą posłuchać mojego tego. No jak widzicie, jest tutaj Konie Rafał. Dzień dobry. O, tu ktoś nie zmienił. Jest Konie Rafał. Jest Łukasz Łuczarz. Jest Konie Rafał. Jest Łukasz Łuczarz, który stoi tyłem oczywiście do mnie, bo mnie nie lubi, wszyscy stoją tyłem. Jest żelazny golem, nie pamiętam jak się nazywał, nieważne. Już jestem widzowie, przepraszam, bo miałem małe problemy techniczne, dlatego było cięcie, nieważne. Jak widzicie, patrzą gdziekolwiek, byle nie na mnie. No i... O, już się ciemno robi. Dobra, nieważne. Także tak, zgromadziłem was dzisiaj, bo jest ważny dzień. Dzisiaj musimy w końcu to zrobić. Jest dzisiaj dzień, w którym po prostu muszę wygłosić swoją przemowę.
do ludu. Także wygłaszam. Ja praktycznie i teoretycznie, ale bardziej praktycznie, chcę wybudować, chcę, żeby nasze miasto, w naszym mieście było bardzo dużo fajnych rozrywek. Żeby w naszym mieście... Kontynuujmy. Żeby w naszym mieście było bardzo dużo rozrywek. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym, żeby wszyscy cieszyli się. I żeby nasza godna miasta, nasze godne imienie miasta, Marchewkowice, zostało na zawsze. A nie, żeby hodowano jakąś pszenicę i żeby zamiast ludzi byli konie, albo żeby wszędzie były jakieś stoły łuczarskie i z każdej strony jakieś wielkie głupie łuki. Mur żelazny to jest bardzo dobry pomysł, golemie żelazny, ale no jakby to powiedzieć, trochę brzydko będzie wyglądał mur żelazny i wszędzie chodzące golemy, to będzie wioska golemu. Mógłbyś się wyprowadzić i zrobić gdzie indziej wioskę golemu, bo ja bym tu, wiesz, nie chciał. Co ty, Łukasz, Łuczasz, zrobiłeś? Ja nic. Okej. Ej, czego tu bibliotekarz? Ja cię nie chciałem, sio, idź tam do swojej pracy. Masz coś w ogóle fajnego? Nie, oczywiście hit jak zawsze. Dobra, wracajmy dalej, nie zwracajmy na niego uwagi. No, sio stąd, bo cię zabiję. Dobra, widzicie jak zgala? Rozumie co to znaczy. No nie? Czy serio przyszłeś tu? Sio! Założę zbroję, żeby się mi bał. Dobra, ciągam to zbroję, nie ma co. Trudno, muszę coś tylko sprawdzić, sekunda. Dzięki mnie będziecie mieli dużo jedzenia, nie będziecie płacili tak dużo szmaragdów za mieszkanie tutaj. Będzie miasto rozrywkowe, będzie dużo bardzo fajnych rzeczy. Chciałbym, żeby nasze miasto było piękne, żeby nie skończyło tak jak na Majka przygod Wixa. Tylko żeby było bardzo fajniutkie i no po prostu chcę się przy nim postarać. Bardzo. Żeby było piękne, miało piękny mur, żeby nigdy nie umarło od zombiaków. Żeby każdy wchodzący do wioski potwór był od razu zabijany. Żeby nie było żadnych strat w wieśniakach ani golemach. Chciałbym też, żeby wszystko było pięknie, żeby nikt nie robił brudnych interesów. Żebyście mnie się słuchali, bo ja naprawdę doprowadzę was do pięknego ładu. I pięknego życia. I to już koniec mojej przemowy. I jeszcze bym tylko chciał zrobić jedną rzecz. A mianowicie... Tak, mam strzały jak widzicie. Nawet włożę do drugiej ręki. Łukaszu, Łuczarzu, tym, że stoję przed tobą strzałami, doceń to, że naprawdę... jesteś dobry, ale ja chcę to wygrać, proszę. Zróbmy tak, jeśli dasz mi wygrać, jeśli wyjdziesz z tych wyborów, dam ci tyle strzał, ile tylko chcesz. Zgoda? Nie, ja się nigdy nie zgodzę. No, ale no. Chwileczkę, mam pewne pytanie. Tak, przelazny golemy? No mów. A mianowicie, czemu ty chcesz przekupować jednego z kandydatów na prezydenta? Ale ja nie chcę przekopywać Łukasza, no bo... Ale chwila, moment! Przecież ty chcesz go wyeliminować, żeby wygrać te wybory! Uwierz mi, jak wygramy wybory, to nie pozwolę ci wejść do wioski. Bo jesteś złym człowiekiem, jasne? Chciałem po dobroć, ale widzę, że nie wiecie co to dobroć. Także, no. To już koniec mojej przemowy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze nie, jeszcze trzeba poczekać na strzałki,
Jeszcze trzeba poczekać na strzałki. Jak wyjdą, więc czekamy. I proszę nie wchodzić na miejsce pracy, bo pana spalę. Serio mówię. Nie, dobra, mam dosyć tego kolesia. Widzimy się za minutę. Czy za minutę, po wycięciu. Dobra, jak widzicie, docieram do mojego domu. Idę po tą zapalniczkę, bo przecież... Gulam tu też wszedł, nie wszedł. To przejście niszczymy. Już tu nikt nie wejdzie. O, wiesz o moim przejściu? Chłopa. Dobra, nie przyjdźmy tu po to, żeby gadać z jakimiś villagerami. My chcemy... no i musimy kiedyś też nazwać tych... my musimy tutaj znaleźć zapalniczkę. Tylko... gdzie ją położyłem? O! Jest! Dobra. To widzimy się na miejscu. Jezu, ile tu ludzi! Jejku! Oj, tu jakieś handle robią dziwne. Handle robią dziwne. Towary wymieniają w ogóle. Idziemy dalej. Nie ma co, dobra. Już jesteśmy prawie przy miejscu. Tylko pytanie, czy jak ja podpalę tego wiśniaka, to czy golemy mnie zaczną atakować? Chyba nie, bo w sumie to mnie uderzę go. O, pal się. To jest zły villagerze. Wiem, że nie powinienem nic ci robić, ale... no. Dobra, dobrze ci tak. A ja muszę coś zjeść. Oczywiście nie bierzcie ze mnie przykładu, ja tylko tak robię, bo ten człowiek mnie nęka. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Dobra. I czekam, aż mnie opiniujecie. Dobrze. Skończyło się. Więc jakie są opinie? Już patrzę. Oczywiście koń Rafał dał tak. Dziękuję ci. Łukasz Łuczasz dał tak. Chociaż go próbowałem. Chociaż go próbowałem przekupić. A próbowałem go przekupić, ale nieważne. Nie, nie, nieważne. Nic się takiego nie działo. Żelazny golem. nie pamiętam, jak się tam nazywałeś. Dał. Nie. Czerwone. No. I ostateczna ta to zielony. Tak. Czyli w miarę dobrze. To ja idę do domciu. Bo już w sumie nie ma nic co robić. Wybory zakończone. Znaczy wybory nie są zakończone. Wybory. Cała ta, no. Nie jest jeszcze zakończone, ale. No. Tak jest dobrze. Jakby. Jajku, ile tu villagerów! Co tu się stało? Co tu się stało? Ktoś was przekupił, żebyście tu siedzieli pod moim domem i mi dopuszczali? Ej. Wejdę na jakąś wieżę obronną, żeby to sprawdzić. Czy tu jest... czemu tu jest diament? Aaaa! Bo ja tu dałem diament pod takim domem, żeby było wiadomo, że tutaj mam mój kozacki miecz. W razie czego, jakby mi ktoś chciał coś ukraść pod ten domek. O, dzień dobry. No ale jesteś villager? I kolejny villager. Dobra, idziemy dalej. Co? Nie ma wejścia na wieżę obronną? Ja, no rzeczywiście. Jest dach. Dobra, to idziemy na inną wieżę obronną. Albo dobra, wejdziemy na drzewo. W sumie co mi tam? Dobra. Time's the day. O! Dużo ich tu. Dobra, ale schodzimy na dół. Dobra, i damy może liść, bo nie wiem, gdzie on był. Damy tu. No i idziemy dalej. To już jest koniec odcinka. Ale chciałem jeszcze
zrobić taką jedną rzecz. No. Tak, chodzi o ul. Chodzi o ul. A! No nie! Pszczoły, 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 pszczoły! Pszczoły! Jezu, pszczoły mnie gonią! Dobra, uciekamy, uciekamy! Uciekamy! Nie chcę pszczół! Siął mi stąd pszczoło! Nie chcę cię, nie chcę, żebyś umarła, dlatego... Dobra, szybko, szybko akcja! O! Nie wleź! Dobra, Jezu, ale się boję tych pszczół! Gieniu, jesteś tutaj? Ej, nie ma Gienia! Czy on umarł od piorunu? Halo, o, Gieniu! Dobra, nieważne. Gieniu sobie poszedł. Buteleczka miodu. I... Aś! I odłożymy sobie zapalniczkę. Żeby pokazać, że będę dobrym prezydentem, chciałem jeszcze zrobić farmę kur, którą miałem zrobić już od dawna, a nie zrobiłem. Może uznają, że to kolejny stopień do tego, że mogę być dobrym prezydentem. Może powiedz. O, idziemy tu, bo się boję trochę pszczół, dlatego trochę ją miniemy. O, no i strzelamy jajkami. Dobrze, strzelamy tymi jajami i ciekawe, czy coś jeszcze wleci. Jest! Jest! Chcesz mnie uderzyć, Zbychu? Chcesz się bić? Nie, dobra, nie będę się z nim bił, bo jeszcze mnie zabije. Nie, yeah, ale się słodko kąpią kurczatki. A my się żegnamy w tym pięknym miejscu z kurczakami. I papa.